Bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z odcinkiem z top 6 kosmetyków z Rossmana, które fantastycznie się sprawdzają w mojej pielęgnacji i temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Mam tutaj taką topową szósteczkę produktów, które chcę nagrodzić, pochwalić i jak najbardziej je zarekomendować. Za mało kawy chyba wjechało na dzielnicę, ale spoko, uzupełni się braki oczywiście kawki. Także mam takie tutaj produkty, które naprawdę z całego miejsca chcę dzisiaj pochwalić. Po prostu pochwalić za cały kształt, za to co robią, jak się zachowują, jak są skuteczne, jak są efektywne, a przede wszystkim za wzorowe, cudowne składy. Także jeżeli Wam się ten filmik spodoba, serdecznie Was zachęcam do oglądania dalej. Pierwszy produkt, który chcę zarekomendować, jest to Wam oczywiście znany produkt wielokrotnie z moich filmów, z rolek shorts, nie zliczę ile rolek, filmów, zachwalań, poleceń tego produktu było. Jest to Isana Concentrate Express Lift, jest tutaj zastosowany innowacyjny kompleks oligofruktozanów z cykorii, które wykazują silne właściwości prostujące zmarszczki, likwidujące zmarszczki, nawilżające, regenerujące, odbudowujące barierę lipidową. Do 22-3 zł w Rossmanie jest to kuracja taka 7-dniowa bądź 7-nocna i tutaj zwał jak zwał można stosować i na dzień i na noc, na minus tylko, że to się lekko lepi, ale po aplikacji kremu lepkość mija. Samo działanie ampułek jest intensywne, zauważalne w dość krótkim czasie. Skóra jest taka promienista, ożywiona, rozjaśniona, rozświetlona, rozpromieniona, zrewitalizowana, wygładzona. Naprawdę mega produkt. Wielokrotnie trąbiony na moim kanale, ja po prostu trąbiłem jak słoni na temat tego produktu. Także jak najbardziej chcę ze szczerego serca zarekomendować. Ale posłuchajcie, zanim przejdę jeszcze do innej tematyki filmu, chcę się odnieść do pewnej rzeczy. Pytacie mnie o moje bransoletki, tak? Mam bransoletki, widzicie. Jestem fanem wielkim bransoletek. Czy te bransoletki akurat o tym kolorze coś znaczą? Nie, nie znaczą nic. Nic nie znaczą, po prostu lubię takie kolory. Każdy człowiek ma prawo lubić dane kolory i nosić to, co lubi. Nic te bransoletki akurat nie oznaczają, nic nie wnoszą, nic nie znaczą, nie mają żadnego znaczenia, noszę, bo lubię. Ale pojawiało się wiele takich komentarzy, więc wolałem się po prostu odnieść. Następny produkt, który jest super, jako nośnik przenikania, tak zwany głębszy pod inne preparaty aktywne, jest to kwas hialuronowy z Isany. Kwas hialuronowy sam w sobie nie przenika w głębsze warstwy skóry, nie wnika głębiej, osiada się na powierzchni. Żaden kwas hialuronowy nie penetruje głęboko w skórę, tylko osiada się na powierzchni, ale same w sobie są fajnymi nośnikami aktywnymi, które wprowadzają substancje czynne w głąb skóry. Także kwas hialuronowy, mimo tego, że sam nie wnika, on przepuszcza inne substancje głębiej. Fajny kwas hialuronowy, nie lepi się, nie roluje. 20 zł w Rossmanie, także... Następny produkt z Rossmana jest to Satwa, wcierka do skóry głowy, szafran i cynamon do 40 zł. Również fenomenalna wcierka, ja już nie zliczę ile ja w przyszłości zużyłem opakowań, boże, 10, 12, może 13 opakowań. Jeszcze pamiętam, że ona była w mniejszej wersji, że ona chyba była dotąd w takich malutkich buteleczkach, a tutaj teraz są w dużych. Świetna wcierka, nie obciąża skóry głowy. No jak ktoś nienawidzi cynamonu albo jest uczulony na cynamon, wiadomo, nie może stosować. Zapach jest intensywnie korzenno-cynamonowy. Wcierka robi robotę, rewitalizuje skórę głowy, wzmacnia włosy, przyspiesza ich wzrost. Zwłaszcza teraz u mnie po przeszczepie, ja teraz stosuję tak zwaną kurację mieszaną, czyli kilka wcierek, kilka boosterów kuracji i jak najbardziej widzę efekty. Także jak najbardziej mega sprawa. Ja jeszcze przed przeszczepem na zakolach stosowałem tą wcierkę i tutaj mi włoski rosły fajnie, a teraz właśnie te przeszczepione super rosną. Wcierka super. Dostępna w Rossmanie, skład genialny. Wszystkie te wcierki z Satwy mają fantastyczne składy. Jeżeli nie będziecie mogli upolować akurat tej cynamonowej w Rossmanie, bezproblemowo będzie w Hebe. Bo teraz są i w Hebe, i w Rossmanie równoległe wersje. Także jak najbardziej mogę zarekomendować tę wcierkę. Następny produkt, który chcę zarekomendować, jest to już z moich filmów znany, teraz mój ulubieniec pod względem peelingu, Bielenda Advanced Therapy, intensywny peeling do twarzy z kwasem pirogronowym, glikolowym, PHA i migdałowym. Ja już odstawiłem retinol. On jest generalnie rzecz biorąc stworzony do skóry problematycznej. Ja nie mam skóry problematycznej, ale zawiera w swoim składzie kwas pirogronowy, kwas glikolowy, które działają przeciwzmarszczkowo, pogrubiająco skórę, na skórę, także jak najbardziej jest dla mnie idealny. Świetnie złuszcza, rozświetla, rozpromienia, rewitalizuje, wygładza.
Powiem wam dziwną, małą zasadność, że mimo tego, że moja skóra była zaprawiona w bojach po retinolu i po prostu cud, bajeczka, rewelacja, po pierwszym zastosowaniu tego peelingu lekko się złuszczałem, ale to jeden dzień mi przeszło. Po drugim zastosowaniu tego peelingu dostałem wysypu tutaj i tutaj. Po prostu wyszły mi znikąd jakieś krostki, które w ogóle nie miały prawa być. No ale jeżeli coś było, no to wyszło, tak? Zniknęły w ciągu 2 dni. Bez problemu, bez machlojek, u mnie się wszystko szybko goi. Także byłem w szoku, że coś mi wyskoczyło, ale w sumie się ucieszyłem, że coś mi wyskoczyło. I teraz jestem po 3 zastosowaniu i jak najbardziej już jest spokój, cisza, fajnie, skóra reaguje, jest taka dopieszczona, ożywiona, zrewitalizowana, przede wszystkim dogłębnie złuszczona i oczyszczona. Także ten peeling z Bielendy, cud na pianku, jak tutaj wam pokażę opakowanie. To jest ten peeling, ten czerwony to jest śmieć, nic nie warty, z kancerogennym BHT, tylko ten żółty z tej serii Advanced Therapy ma dobry skład. Następny produkt, jest to mój produkt, już nie zliczę w ilości opakowań, ilu? 6? 5? 6? Coś w tym designu. Body Boom, dezodorant w kremie, dzikie kwiaty. Posłuchajcie, ja teraz zacząłem nowe opakowanie używać, także zobaczcie, tutaj jest dopiero niewielkie zużycie, widzicie? Ale jest. Ja zacząłem teraz nowe opakowanie. Ten zapach. On jest tak cudownie kokosowy. I niech mi nikt nie mówi, że tutaj nie ma kokosa. No, on nawet Bielenda mi nie przegada. Oni piszą dzikie kwiaty, oni sobie mogą pisać. Ja wiem lepiej. Przecież tu jest kokos. Przecież nikt mnie w ciule nie zrobi. No tu jest kokos, no. Przecież psychopata kokosowy pierwsze co wyczuje kokosa. Kokos. Cud, bajeczka, rewelacja. I posłuchajcie, teraz dla nowych osób. W trakcie przerzucania się na naturalne dezodoranty w zupełności normalną sprawą jest podrażnienie. To jest w zupełności normalne. Co w takim wypadku zrobić? Na noc stosować kremy łagodzące podpaszki, a na dzień normalnie dezodorant. Skóra nabierze tolerancji, wszystko zejdzie. Nie będzie żadnych problemów. Również musicie się odtruć z aluminium. Detoks aluminium trwa do 3-4 miesięcy i wtedy możecie w trakcie detoksykacji z aluminium odczuwać ze swoich pach dziwny, kwaskowaty zapach, ale jest to do przeżycia i wtedy naturalne dezodoranty zaczynają działać, a wy się nie trujecie aluminium. Ten dezodorant kosztuje do 30 zł w Rossmanie, często jest na promocji. Powiem wam szczerze, że kocham na przykład balsam do ciała z mokosza, melon i ogórek, nie? Jest taki melon i ogórek z mokosza, bardzo fajnie pachnie. I z tej serii jest też dezodorant melon i ogórek. I on już mi śmierdzi ogórkami kiszonymi, po prostu których nienawidzę, których nie trawię, na których zapach mam po prostu szczękościsk, po prostu nie mogę nic zrobić, ale ten dzikie kwiaty, no cud, nie, ja nie wytrzymam. Kokos, normalny, żywy kokos tutaj jest. I to tak pachnie, zapach utrzymuje się długo pod pachą, cały dzień, nie ma problemu. Jest bardzo skuteczny, efektywny, świetny dezodorant, genialny skład, cruelty free, brak testów na zwierzętach, świetna sprawa. Także polecam zdecydowanie. I ostatni produkt, który jest też wam bardzo dobrze znany. Ciężko dostępny, kochany przez większość. Isana Power Peptide. Innowacyjny heksanoil dipeptyd 3, który wykazuje niesamowite właściwości gojące, regenerujące, odbudowujące barierę lipidową, rekonstrukcyjne, nawilżające, naprawcze. Czekajcie, bo ja tutaj... No, ja mam mieszane pootwierane opakowania. O, widzicie? Mieszanki robię sobie. Ja. Także... Fenomenalny produkt, który nawilża, wygładza, rozświetla, rozpromienia, działa przeciwmarszczkowo, stymuluje syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, goi skórę, goi drobne ranki, drobne blizny, zapewnia efekt żelazka, botoksu na skórze wokół oczu, połączony jeszcze z kombem tych ampułek, to już jest totalna miazga pod względem rewitalizacji. Na moim kanale jest filmik o tym kombo. Efekty są niesamowite. Efekty są niesamowite. Działanie na 1000%, rewitalizacja 1000%, glaskin 1000%, pobudzenie skóry 1000%, działanie antyoksydacyjne 1000%, działanie gojące 1000% ever. Jest to najlepszy produkt i niech nawet Rossmann nie próbuje mi go wycofywać. A jeszcze taka moja mała dygresja, mogliby zabezpieczać to opakowanie bardziej, żeby na przykład się nie pobijało nic, albo zrobić to w większym opakowaniu po prostu, a nie w takich malutkich fiolkach.
fenomenalny kosmetyk, no robi robotę, no cud, bajeczka, rewelacja, no znacie mnie o tym, nie dzisiaj i wiecie o tym, że ja wielokrotnie rekomendowałem ten produkt. No rewelacja, no hit kosmetyczny ever, który naprawdę uwielbiam, uwielbiam i jeszcze raz uwielbiam. I ostatni, miało być 6, ale będzie 7. Jest to Herbum seria ozonowa, ozonowy booster w piance do skóry głowy. Przegenialny przy okazji stylizator do włosów. Mimo tego, że bierzemy to jako wcierkę na skórę głowy, to to też jest genialny stylizator. Lekko usztywnia włosy, ja właśnie mam booster na skórze głowy i zobaczcie, włosy bez gumy, bez pasty są po prostu ułożone fenomenalnie do góry i są lekko usztywnione dzięki właśnie temu boosterowi. Sam w sobie booster fantastycznie detoksykuje skórę głowy, fajnie ją nawilża, fajny zapach, ale to już nie jest ten zapach kokosowy jak Herbum ryżowy, tylko to jest zapach takich kwiatów. No, to jest zapach takich kwiatów. Mamy tutaj w składzie tripeptyd miedziowy, jak najbardziej o właściwościach wzmacniających mieszki włosowe, ozonowaną oliwę, biotynę, prebiotyki, które dbają o mikrobiom skóry głowy, rewitalizują mieszki włosowe. Hit do 30 zł. Serio, naprawdę mega fantastyczny produkt, który robi robotę. Polecam zdecydowanie na plus, właśnie, bo tutaj Bilenda pisze, żeby to używać 2 razy w tygodniu. To jest jedna wielka bzdura. Oni tutaj siale lale zrobili po prostu. Można śmiało stosować codziennie i też to się sprawdzi jako stylizator, czyli jako pianka do włosów, ponieważ fantastycznie modeluje włosy. Nawet moja mamcia raz jak była u mnie, mówi, daj mi troszeczkę czegoś właśnie do stylizacji włosów, bo nie wzięłam z domu. I moja mama na przykład na szczotkę modeluje włosy, nie? No, ja jej dałem na mokro ten booster. Jak one się przepięknie wymodelowały na tej szczotce, i ona nie musiała używać już później swojego lakieru Eco Cosmetics. Ta fryzura utrzymała się przez cały dzień. Moja mama ma lekko falowane włosy i przepięknie jej się to podbiło. To była taka wygładzona tafla. No coś pięknego, fajny efekt ten booster dał mojej mamie na włosach. I teraz moja mama ma go w domu. Nie wiem, czy już go zaczęła używać, czy nie, ale była tak zakochana, że podejrzewam, że już jest w trakcie używania. Także na dzisiaj to tyle, moje kochane skarby. Jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Taki film przegadany. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaki wielkie. Kocham Was bardzo i dziękuję jeszcze raz ze szczerego serca za to, że po prostu jesteście. Jesteście moimi skarbami kochanymi. Do zobaczenia. Kocham. Pa.